Szanowni Państwo, jesteśmy po to, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się bezpieczne, żeby w tej trudnej sytuacji, którą przeżywamy, czuli, że ktoś o nich myśli, że ktoś o nich pamięta, że ktoś stara się, żeby ich potrzeby były zaspokajane. Wczoraj został uchwalony program Rady Nadzorczej rozszerzający system wsparcia także na sytuację kryzysową związaną z epidemią. W ramach tego programu będziemy wspierać osoby niepełnosprawne, ale także będziemy finansować i wspierać finansowo powiaty, które zorganizują różnego rodzaju usługi niezbędne dla osób niepełnosprawnych, żeby mogli w tym trudnym czasie normalnie funkcjonować. Chcemy, żeby ten program był uruchomiony jak najszybciej. Już w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do pana premiera o przesunięcie pierwszej transzy środków finansowych, 200 milionów w ramach funduszu, żebyśmy mogli zacząć finansować działania w ramach tego programu Rady Nadzorczej. Także w ramach tarczy antykryzysowej podejmujemy szereg działań dla osób niepełnosprawnych, którzy są pracownikami i dla ich pracodawców. Chcemy, żeby różnego rodzaju ułatwienia, ale także wsparcie finansowe trafiało do tych, którzy z powodu kryzysu, z powodu zagrożenia epidemią przeżywają naprawdę bardzo, bardzo trudne rzeczy.